Dzień dobry. Zostaniemy teraz czeladnikiem Kowala. W sumie chwilę po tym, jak zostałem obywatelem. Przygotowałem materiały na miecz, który mam wykuć, aby wybrał mnie Kowal. Chociaż tak właściwie nie mam pojęcia, czy on mnie wybierze wtedy. To mam się wykazać, to jest jedna z rzeczy. Możliwe. Więc tak właściwie no, założyłem jeden scenariusz, który może nie być taki prosty. Zdecydowanie chcę zostać Kowala. Podoba mi się wizja tworzenia fajnych schematów broni. I będziemy mieli przy okazji nową, fajną broń, 75. Ale nie mamy tyle zręczności, niestety. Mam ten miecz. Całkiem nieźle, młody. Jeśli tylko będziesz chciał, mogę cię przyjąć na czeladnika. Czekajcie. Czyli rozumiem, że mogę jakby zrobić też takie zadanka dla na przykład Fridy i tam też pójdę teraz. I tutaj do rzeźnika, żeby zdobyć expa. Bo rozumiecie, o co mi chodzi, ale po prostu zrobić ten test, na koniec jakby nie wykazać się do końca. Zdziwiłoby mnie to. No, to by było dobry pomysł. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Bo widzę, że furtkę już mam otwartą, tak? Daj spokój, ja tu zaraz... Zapiszmy na drugim save cokolwiek, bo dawno nie zapisywałem. I on mnie weźmie. Mam tro... No! Nie szukasz. Polowanie za lanem nieźle ci poszło. Zapotrzebowanie nas nie jest to najgorszy pomysł, ale po kolei. Najrozsądniejszą opcją byłoby, gdybyś został moim czeladnikiem. Oboje mielibyśmy stałe źródło dochodu. W tym fachu ważna jest zdolność sprawnego wykonywania poleceń, a nie wiem, czy to potrafisz. No i musiałabym zobaczyć pisemne potwierdzenie. Nie wiem, co się podziało w głowach tych urzędasów. Kiedyś trzeba było mieć pracę, żeby zostać obywatelem. Teraz jest dokładnie na odwrót. Proszę, mój dokument poświadczy... Zobaczmy. Stanę expo jakiegoś? No, i teraz to możemy rozmawiać. Tak jak mówiłam, trzeba sprawdzić twoją umiejętność wykonywania poleceń. To, co teraz powiem... Musi pozostać między nami. Nie ma sprawy. Będę dyskretny. Słuchaj, w mieście jest pewna handlarka o imieniu Alice. Zwana babka. Nie lubię jej. W swoim sklepie trzyma harpię zamkniętą w klatce. Nie wiem, czy to jest legalne. W każdym razie straż twierdzi, że póki ptak nie sprawia zagrożenia, puty nie będą interweniować. Czyżbym miał sprawić, żeby jakiś problem się pojawił? Bystry z ciebie, chłopak. Myślę, że gdyby klatka otworzyła się w biały dzień, straż w końcu by coś zrobiła. Dlaczego tak ci na tym zależy? Każdy łowca w pewnym stopniu szanuje zwierzynę, na jaką poluje. No dobra. Zrobię zadanie dla wszystkich mistrzów. Więc chyba w tym odcinku nie zostajemy mistrzem u Kowala, tylko będę wykonywał jeszcze zadania dla wszystkich mistrzów. Herschlik, dzielnica targowa. Uważam, że to dobry pomysł. Figaro. Mm.
Byłem raz u tego harszlika. Wiem, gdzie jest harszlik. A, miałem iść na ten trening. Poczekajcie. Dobra, to w tym odcinku na pewno nie zostaniemy tym. Dobra, pogadamy tutaj i idę do tego. Jak to się nazywa? Na dziedziniec. Z tymi strażnikami. Ej, ty. No, porobię zadanie u wszystkich mistrzów. Będzie tu Bart. Świeczki. Chciałbym dla ciebie pracować. Poważnie? A nie pracujesz już dla kogoś? No i dlaczego przylazłeś akurat do mnie? Nie, nie pracuję. Podobno szukasz dla siebie czeladnika, więc zgłaszam swoją kandydaturę. A rozumiem. Powiedz no, dlaczego miałbym z tobą współpracować? Znasz się na alchemii? Albo chociaż na roślinach? Cóż, coś już tam wiem. Na pewno nie pomylę niebieskiego bzu ze szczawiem królewskim. To dobrze. Powinno wystarczyć. Mam jedną rzecz do załatwienia, ale niestety nie mam czasu, żeby osobiście się tym zająć. Mianowicie chcę powiększyć różnorodność roślin w moim asortymencie. Klienci są coraz bardziej wybredni. W tych czasach każdą dolegliwość mocniej się odczuwa. Przynieś mi po 2 nasiona rdestu polnego, ognistej pokrzywy, niebieskiego bzu i rośliny leczniczej. Jeśli mi je dostarczysz, pomyślę, czy nie przyjąć cię na swojego czeladnika. Cze, bardzo łatwe zadanie. Gdzie powi... Najłatwiej będzie je zdobyć ze zwierząt, które się nimi żywią. Jakie to zwierzę? Różnorakie. Roślinożerne, wszystkożerne. Poluj na ścierwojady. Mam im je wyciągnąć z ust? To rzeczywiście byłoby całkiem problematyczne, ale spokojnie. Nie musisz zdobywać ich zaraz po zjedzeniu przez zwierzę. Te pozyskane z układu trawiennego zazwyczaj okazują się najbardziej przydatne. Szczególnie, że można dzięki temu przeprowadzić dokładną analizę wpływu organizmu na nasiona. Jedyną niedogodność może stanowić sposób dostania się do nich. Będziesz musiał pobrudzić sobie ręce. Musisz zacząć od delikatnego nacięcia żołądka. Jeśli zrobisz to dobrze, powinien otworzyć się na boki. Wkładasz do środka dłoń, no i wyciągasz wszystko, co będzie wyglądać jak nasiona poszukiwanych roślin. Dzięki. Nasiona. Mogę je kupić. Ale to będzie słabe. Dlatego pójdziemy powalczyć sobie troszeczkę. Idziemy teraz szybko na dziedzin... Nie, zostaw mnie. Idziemy na dziedziniec szybko. Pójdziemy też do tego, do ślusarza i do tego, jak to się nazywa? Do Batchera. Tu będziemy mieli cały komplet 5 zadań. Znaczy jedno już zrobiłem, tak? Trzeba uważać, co się komu mówi. A mogłem ci powiedzieć wcześniej. Witaj, chłopcze. Jesteś w samą porę. Zaraz zaczynamy. Imię. Rekrut Marvin melduje się na służbę. Już się tak nie gorączkuj. Marvin. Dobra, mam cię na liście. Miecz to wasz najlepszy przyjaciel podczas służby. Nie tylko sprawi, że obywatele będą was szanować, ale także pomoże wam w każdej kryzysowej sytuacji. Najszybciej to pojmiecie, gdy będziecie wykonywać misje poza miastem. Podstawą walki mieczem jest wyczucie, kiedy blokować, a nie kiedy atakować. To właśnie sprawdzimy podczas tego ćwiczenia. Przyszedłeś jako jeden z pierwszych, więc zaczniemy od ciebie. Jak ci było na imię? Marvin, tak? Jako jeden z pierwszych. Chwytaj za drewniany miecz i pokaż, co potrafisz. Drewniany miecz. Pokaż
wiesz, co po... Patrzcie, jakie duże te miecze. Piękny cios. Teraz sprawdzimy, jak sobie poradzisz przeciwko... Wy dwaj, ruch! Dwaj na jednego? Uważaj! Teraz cię mam. Odłóż broni. Do tego talent. Skoro tak dobrze ci szło do tej pory, to mam dla ciebie propozycję. Jeśli pokonasz trzech innych rekrutów, to masz resztę treningu z głowy. Co ty na to? Z chęcią spróbuję. To się nazywa duch walki. O, odnowiło mi życie samo. Jeden przeciwko trzem? Teraz cię mam! Co to w ogóle za kurwa pomysły? Teraz cię mam! Teraz cię mam! Coś się pobagowało. Ale my potrafimy walczyć też na trzech. Trzeba po prostu blokować ataki i nie dać się w plecy bić. Pokonać kilka bestii tu i tam. Potrzebujemy takich ludzi. Zgodnie z obietnicą, zwalniam cię z reszty dzisiejszego treningu. Zasłużyłeś sobie. Zamelduj Roderichowi o swoich postępach. Ja z pewnością też szepnę mu dobre słówko o tobie. Oczywiście, jeśli chcesz zostać, możesz odbyć resztę treningu. Z chęcią zostanę. To jest postawa godna przyszłego strażnika. Widzę, że większość z was ma ogromne problemy z kondycją. Popracujemy nad tym. Udacie się teraz wszyscy pod południową bramę. Czeka tam na was jeden z moich ludzi. Sprawdzi dokładnie waszą wytrzymałość. Idziemy na całość. Fajne zadanko. Tak, jakby brakowało mi zmartwień. Podoba mi się bardzo. Trzeba uważać, co się komu mówi. Czyli co, żeby do Araxos to bym musiał mieć ileś tych listów polecających, obstawiam, co? Nie, wolę być w służbie u króla, szczerze. Trzy bardziej. Ja jakbym miał inne wybory, to też bym został. I tyle. Tu się jakoś tak szczerze ta straż wydaje taka bardziej normalna, a nie taka skorumpowana jak w Corinis. Uważam, że tu nie jest.
Znaczy to wiecie jak na razie, dopiero rzut oka. Niejednokrotnie w naszej pracy zmuszeni jesteśmy do długich pościgów za przestępcami. Dobra kondycja to podstawa, jeśli chcecie dotrzymać im kroku. Sprawdzimy dzisiaj, jakie tempo utrzymujecie i jak szybko nogi wejdą wam do tyłków. Dodatkowo będę miał dla was niespodziankę, którą przygotowałem na trasie. Do roboty, chłopcy! Za mną! Zaraz będę przed tobą, stary. Nie bardzo rozumiem, na czym będzie polegało to zadanie teraz. Ale nie, samo zadanie jest w ogóle bardzo przyjemne, dlatego... Dlatego właśnie chciałem zostać. Fajne zadanie, naprawdę. Naprawdę fajne. Gdzieś mam pewnie wskoczyć, co? Rekruci, stać! Strzelając z łuku lub kurzy trzeba doskonale panować nad swoim oddechem. Bardziej niż na odległość biegu nawet doświadczony strzelec pod uwagę waszą obronę. Co? W strzelaniu będziecie już martwili się przeciwnikiem, gdyż wymyśliłem dobry test waszych umiejętności. No raz gadajnie. Na tym drzewie rośnie kilka dorodnych jabłek. Wielkością nie różnią się wiele od miejsc, w które będziecie musieli trafić, by unieszkodliwić przeciwnika. Waszym zadaniem będzie trafić któreś z nich. Zostaniemy tutaj tak długo, dopóki nie spadnie choć jedno jabłko. Kusza treningowa. Już? Gratulacje, chłopcze. Nie spodziewałem się tego po tobie, ale udało ci się je trafić. Trochę będziesz musiał jeszcze popracować nad swoją pozycją podczas strzału. Przejdźmy w takim razie do ostatniego zadania. No, bo nie mam kusznika. Podczas strzelania liczy się najbardziej opanowanie. Ale bardzo często dobry strażnik to szybki strażnik. Jesteśmy mniej więcej w połowie trasy pomiędzy bramami. Chcę zobaczyć, jak szybko będziecie w stanie dostać się do wschodniej bramy. Pierwsza osoba, która do niej dobiegnie, zamelduje się u jednego z jej strażników. Kto pierwszy, ten lepszy. Wszystko jasne? Jakieś pytania? Doskonale. Do biegu. Gotowi. Start! Możemy tędy. Jak najbardziej, co? Oni naokoło gdzieś latają. No niech tak robią. Wolałbym przepłynąć to nawet. Nie widzisz, że jestem za... Czytajmy grę jeszcze raz. Chyba coś skopałem. Nie wiem. Nie wiem.
Gratulacje, trochę Dobra, idźmy tą normalną ścieżką. Serio do tej drugiej bramy? Skąd miałem to wiedzieć? Czy my szliśmy w tym kierunku? Nie pamiętam już. Dobra, w lewo idziemy. No i szybcy są. Ej, on biegnie. Ej, jak on to zrobił? Ciekawe. Mikstura szybkości chyba. Najwyżej my też tak zrobimy. Jak nam zaraz nie wyjdzie. Czy to się w ogóle opłaca? Jak nie, to użyję mikstury szybkości i tyle. Marvin, meldujesz? Po tej całej trasie masz jeszcze tchu na ten bełkot? Pewnie, skoro już o nim mowa. Dobrze, chłopcy. Jednym poszło lepiej i po waszych twarzach widzę, że nieźle się dziś namęczyliście. Jestem z was zadowolony. Uznaję ten trening za zakończony. Zgłoście się w najbliższym czasie do kapitana Rodek. Odmaszerować! Nie wiem, czy wygrałem, czy nie. Fajny pancerz ma, jak ci z Vanguardu. Ten pancerz kolonizacyjny, czy coś takiego? Coś takiego, taki czerwony był. Już nie. One fajnie wyglądały, osobiście uważam. Ludzie gadają o tym i o tamtym. Nie mów, że o tym nie wiesz. Tak dalej być nie może. No i w prawo trzeba iść. Będę musiał udać się w podróż, żeby te niestrawione nasionka pozdobywać. Ten już atakuje. To jest największy przeciwnik w grze. Idziemy do tego Rodericha. Ciekawe, co jeszcze będę musiał zrobić, aby zostać strażnikiem. No teraz udowodniliśmy sporo, uważam. Ja mogłem być w ogóle zwolniony z całego treningu. Jak cicho. A jednak wzięliśmy udział. To wszystko tylko plotki. Cześć.
Byłem na treningu. 1600. A tak, słyszałem. Podobno nie ma tragedii, ale musisz się jeszcze paru rzeczy nauczyć. I już ja o to zadbam. Bo w każdym razie, skoro miałeś w ręku miecz treningowy, to znaczy, że mógłbym cię wyposażyć w prawdziwą broń. Mógłbym, ale nie zrobię tego. Dlaczego? Musisz sam zdobyć dla siebie oręż. Nie ma dla mnie znaczenia, jak to zrobisz, byle... I nie może to być byle jaki. Na prędce naostrzony pręt, tylko coś porządnego. Masz być strażnikiem, a nie obwiesiem. Tak jest. Dlaczego mam samemu załatwiać... Porządny strażnik musi być zaradny. Nieraz będziesz prowadził śledztwa, szukał tropów, a to wymaga lotnego umysłu. Chcę zobaczyć, czy uda ci się zdobyć taką samą broń, w jaką są wyposażeni nasi chłopcy. Korzysta, jeśli sprawa załatwienia sobie miecza cię przerośnie. O, pomyśl trochę, rozejrzyj się, pogadaj z kimś, kto może się or... Ona już strażnika. O, jesteś nowym rekrutem straży? To się jeszcze okaże. Opłaca się nim zostać? Płacą nie najgorzej. Do tego zapewniają dach nad głową i regularne posiłki. To coś, czego nigdzie indziej na tej wyspie nie znajdziesz. Boję się tylko podejścia niektórych obywateli. Wiesz, tych, którzy patrzą krzywo na wszystkich strażników. Gadaniem ludzi nie ma co się przejmować. Słyszałeś coś o dowódcach? Jak traktują ludzi? Sprawiedliwie. Jeśli się przykładasz, to cię wynagradzają. Jeśli się obijasz, to nie dostaniesz więcej niż absolutne minimum przewidziane w protokołach. Dzięki za informację. Nie ma sprawy. Potrzebny jest mi miecz strażnika. Jakieś pomysły? O ile dobrze pamiętam, jeśli pogadasz z kowalem Odgarem, ale jakby cię to interesowało, znam ciekawszy sposób na jego zdobycie. To znaczy? Proponuję szybki pojedynek. Ja stawiam mój miecz, a ty parę monet. Co ty na to? Czemu nie? Świetnie. A masz złoto? Trzymaj. Chodź. Musimy znaleźć... Trzymaj się blisko. Jak gdzieś znikniesz, to zatrzymam sobie... Jak cicho. No i dobra, będę miał miecz. Pytanie, czy nie będzie z tego problemów żadnych. Z Odgarem to my dobrze żyjemy. A mogłem ci powiedzieć wcześniej. Naprawdę sądzisz? Mnie i tak nikt nie pyta. Na cmentarzu? Mam go wysłać na cmentarz? Mnie mówili co innego. A tam, nie. Naprawdę sądzisz? A, tutaj, dobre miejsce. Co ty robisz? Przy grabarzu? Miejsce jest... Bardziej już nie będę. To do dzieła. Zajebiste miejsce w grobie. Nie okradam go. Mógłbym go zabić nawet. Mój łeb. Masz cios, chłop, trzymaj. Jak wytłumaczysz się z braku mi... O mnie się nie martw. I tak nie przepadałem za tym złomem. Tworzyłeś mi dobrą okazję, bym w końcu poszedł do któregoś kupca po coś lepszego. No. A przypadkiem wszyscy strażnicy nie powinni mieć takiego samego rodzaju broni?
teraz, w czasie wojny, wszystko, co jest w miarę znośnej jakości, jest wysyłane na front. Straż musi się ratować resztkami. Roderich od dawna nie zwraca uwagi na jednolitość wyposażenia. Możesz mi wierzyć. To my mamy inny oręż. 50-50. Może być, tylko no, bardzo duża ilość siły wymagana. Mamy tyle. Co prawda. Dobra. Ja myślę, że na tym trzeba zakończyć nagrywanie tegoże odcinka. Kończę.